Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Po ostatniej debacie z panem Fiałkowskim pojawiło się znowu wiele komentarzy w stylu: a czy to w ogóle jest potrzebne? Dzisiaj powiem kilka słów o tym, dlaczego potrzebujemy tego bardziej niż czegokolwiek, aby idee się ścierały oraz jakie konkretne, bardzo ważne owoce tej konkretnej debaty dostrzegam. Zapraszam. Ostatnia debata, rozmowa w cztery oczy z panem Fiałkowskim poruszyła część widzów naszego kanału na zasadzie: o, po co jest to potrzebne? Otóż przypominam tylko bardzo krótko, a tych, którzy chcą więcej, odsyłam do materiału Na kogo Pan Jezus ukręcił bicz. Przypominam, że Pan nasz Jezus Chrystus nie mówi: idźcie i mówcie tylko do tych, którzy już są przekonani. Nie, mówi: idźcie i nauczajcie wszystkie narody, chrząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Święty Paweł idzie do wszystkich, również do pogan, przemawia w Atenach otwarcie do wszystkich, jest gotów, żeby również przekonywać, żeby walczyć o tą prawdę. Widzimy, że dyskutuje w synagodze. Dyskutuje, a więc rozmawia z ludźmi nieprzekonanymi, rozmawia z ludźmi o innych poglądach, próbując im wskazać, dlaczego to i to jest prawda, a to i to nie jest prawda. A więc od samego początku jest to absolutnie kluczowe zadanie Kościoła i moje zadanie jako kapłana Kościoła katolickiego jest również właśnie takie: idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Oczywiście, że Pan nasz Jezus Chrystus mówi o tym, że nie należy rzucać pereł przed wieprze. Cóż to znaczy, nie rzucajcie pereł przed wieprze? Mówi o tym Pan Jezus, że bo one wtedy obrócą się przeciwko wam i te perły podepczą i was rozszarpią. Cóż to znaczy? Czy to znaczy, że właśnie jednak mamy nie mówić o tym, co wielkie i święte, do tych, którzy tego nie przyjmują? No, bynajmniej. Byłoby to sprzeczne z tym, co powiedziałem wcześniej, z tym, co Pan Jezus przekazał swoim apostołom i co też oni praktykowali. Chodzi oczywiście tutaj o to, że to, co najświętsze, to, co największe, najwspanialsze, nie należy tego prezentować tym, którzy nie wykazują żadnej gotowości na przyjęcie tego. Najprawdopodobniej, czy najbardziej wyraźne jest to wtedy, gdy drwią, gdy wyśmiewają się z tego, co wielkie, co święte, co piękne. W takim przypadku faktycznie mówienie wtedy o rzeczach najdonioślejszych, najwspanialszych do osób, które sobie z tego drwią, jest jak takie rzucanie pereł przed wieprze. To znaczy, te osoby nie potrafią tego docenić, a jednocześnie wciągają człowieka w to samo błoto, w którym się obracają. Czyli to są osoby, no właśnie, ta świnia. To nie jest przypadek, że Pan Jezus używa tego porównania. Zwierzę dla Żydów nieczyste, a więc dla Żyda taka świnia to było zwierzę, które gdy się tylko wejdzie z nim w kontakt, to człowiek staje się nieczysty. W jakim sensie człowiek taki może być? No to właśnie, może być taki człowiek, któremu gdy się zacznie z nim rozmawiać, no to on wpycha nas w swój poziom bluzgów, oszczerstw, złośliwości, poziom dyskusji. Wchodzenie z takim człowiekiem w kontakt jak najbardziej może sprawić, że i właśnie my niejako się tym sposobem bycia, sposobem mówienia przejmiemy. Jednocześnie takie osoby mogą bardzo nam zaszkodzić, mogą nas i z równowagi wyprowadzić, i naszej duszy poważnie zaszkodzić właśnie poprzez prowadzenie ogromnego niepokoju, i święte rzeczy potrafią wtedy wydrwić. A więc faktycznie z takimi ludźmi, którzy drwią z tego, co święte, którzy nie posiadają, powiedzmy, pewnego naturalnego poziomu kultury osobistej, z ludźmi, którzy rzucają oszczerstwami na prawo i lewo, z ludźmi, którzy rzucają wulgaryzmami na prawo i lewo, z ludźmi, którzy wyśmiewają się z drugiego człowieka publicznie, bez
powodu. Z takimi ludźmi faktycznie może być lepiej nie dyskutować, może być wtedy lepiej, żeby nie wchodzić w taką polemikę, bo może to tylko wciągnąć człowieka w no błoto, tak? W to błoto, w którym ta świnia się tapla, błoto albo właśnie jakiś zupełnie dziwnych oskarżeń, oszczerstw, błoto dyskutowania o rzeczach trzeciorzędnych z wielkimi emocjami, błoto osobistych, personalnych ataków. Oczywiście takich rzeczy nie należy praktykować i mogą być one nawet gorszące, gdy człowiek w takie dyskusje wchodzi. Natomiast jeśli chodzi o te rozmowy z panem Siałkowskim, to myślę, że tutaj nawet cienia takich zachowań nie ma. To znaczy te rozmowy są bardzo merytoryczne. Jeśli chodzi o pana Siałkowskiego, uważam również, że bardzo kulturalne i naprawdę nie widzę powodów, żeby takich dyskusji nie praktykować. Dlaczego jeszcze takich debat potrzebujemy? Gdy nie ma merytorycznej rozmowy, gdy idee obecne w społeczeństwie się ze sobą nie ścierają, wtedy mamy do czynienia właśnie ze ścisłym zamknięciem się w bańkach informacyjnych, o czym już wielokrotnie mówiłem, odsyłam tutaj do materiałów, na przykład tych ostatnich, w których komentowałem wypowiedzi pani Ziętek-Wielomskiej, antyszczepionkowcy Reset, jak również ten niedawny z czwartku poświęcony teoriom spiskowym. Również tam te kwestie poruszałem. Uważam, że jest to bardzo ważne. To znaczy bańki informacyjne, gdy ludzie gromadzą się tylko wokół takich źródeł informacji, które dostarczają im wygodne informacje, z którymi już się zgadzają, przedstawiające jednocześnie tych drugich, tych innych zawsze w złym świetle. Takie społeczeństwo jest społeczeństwem, które wybucha emocjami. To jest społeczeństwo, które jest ze sobą wzajemnie skłócone, które bardzo łatwo jest wykorzystać, które bardzo łatwo jest zniszczyć. Takie społeczeństwo przeważnie nie zna ani swoich własnych poglądów, bo kisząc się w swoim własnym sosie, człowiek, nie konfrontując się z innymi poglądami, człowiek zna również swoją własną wiarę czy swoje własne poglądy, przeważnie w stopniu dużo mniejszym niż wtedy, gdy wchodzi w dyskusję z innymi. A więc człowiek i własnej swojej wiary lub poglądów nie zna i jednocześnie ma wykrzywiony obraz tych, którzy są gdzieś tam w innych bańkach informacyjnych, już jakby milcząc, nie mówiąc o tym, że bardzo często jest to w ogóle oszczerczy obraz tych, którzy mają jakieś inne poglądy. Więc bańki informacyjne są rzeczą, która jest społecznie niezwykle szkodliwa, która może posłużyć do tego, że państwa zostaną rozbite, a gdy zostaną rozbite jedności państwowe, jedności narodowe, możemy wtedy bardzo, nikt już nas nie ochroni przed wielkimi korporacjami, przed interesami globalnymi, globalnych potentatów i naprawdę łatwo, znaczy aby zrobić z nas niewolników, trzeba zamknąć nas w bańkach informacyjnych, dlatego my nie chcąc pozostać wolnymi ludźmi i z jednej strony jesteśmy gotowi do dyskusji z ludźmi o innych poglądach, zgodnie z poleceniem Pana naszego Jezusa Chrystusa i jednocześnie poznajemy naszą wiarę na tyle, żeby być w stanie, jak to mówi Pismo Święte, zdać sprawę z naszej nadziei tym, którzy się tego od nas domagają. Mamy obowiązek znać naszą wiarę na tyle, żeby odpowiedzieć tym, którzy domagają się od nas wyjaśnienia, dlaczego żyjemy właśnie w ten sposób, a nie w inny, dlaczego wierzymy właśnie w to, a nie w coś innego. Jak mówi nam katechizm, stosownie do naszego wykształcenia w dziedzinach świeckich powinniśmy również znać naszą wiarę na mniej więcej podobnym poziomie. A poznajemy ją dużo lepiej wtedy, gdy uczymy się odpowiadać na zarzuty wobec niej. Właśnie w ogniu krytyki wyrabia się faktycznie to, co mocne, to, co trwałe, to, co faktycznie jest wielkie i żywe i może przynieść dobre owoce. No więc
Uważam, że i na poziomie społecznym to jest bardzo potrzebne, żeby ludzie ze sobą rozmawiali. Dzięki temu idee będą się klarowały, dzięki temu będziemy widzieli dokładnie, gdzie, w czym się nie zgadzamy i będziemy być może potrafili znaleźć właśnie dokładne, po znalezieniu dokładnego problemu, być może będziemy potrafili znaleźć odpowiedzi na te pytania, które druga strona nam stawia, odpowiedzi satysfakcjonujące, odpowiedzi, które faktycznie będą dla wielu przekonujące i które również ludzi po prostu do prawdy będą prowadzić. Na poziomie społecznym to jest dobre, żeby ludzie potrafili ze sobą rozmawiać, żebyśmy jako społeczeństwo nie dali się zamknąć w bańkach informacyjnych. Na poziomie osobistym to jest dobre, abyśmy potrafili zdać sprawę z tej nadziei, która w nas jest, abyśmy potrafili odpowiadać na krytykę, odpowiadać na zarzuty. I z punktu widzenia oczywiście samej wiary również jest to potrzebne, abyśmy potrafili odpowiedzieć na te argumenty, dawali w ten sposób też świadectwo naszej wiary, nie zamykali się w ten sposób, że uciekamy przed argumentami innych, bo oni są niewarci naszej odpowiedzi. No jest to postawa wybitnie, wybitnie niekatolicka i niezgodna z żadną katolicką cnotą. Pamiętajmy również o tym, że to właśnie wielkie herezje przyczyniały się do tego, że teologia się rozwijała. Właśnie w ogniu polemiki, właśnie wtedy, kiedy trzeba było prawd wiary bronić, właśnie wtedy formułowano tezy, formułowano wypowiedzi, zdania teologiczne, prawdy wiary w sposób bardziej precyzyjny. Atak na prawdę wiary prowadził do ich sprecyzowania, do wypowiedzenia, nazwania spraw z innej strony, do doprecyzowania, lepszego poznania, do rozwoju teologii właśnie. A więc właśnie w ogniu polemiki jak najbardziej może dojść do lepszego poznania, z czym mamy do czynienia. I naprawdę moim zdaniem ta nasza dyskusja prowadzi nas, moja dyskusja z panem Fiałkowskim, prowadzi nas krok dalej w najważniejszym zagadnieniu współczesnej filozofii, moim zdaniem w ogóle. Dlatego trochę jestem zszokowany, gdy część również stałych widzów tego kanału pisze: a po co rozmawiać o takich rzeczach, lepiej porozmawiać o jakichś konkretach, o tym, co jest w Piśmie Świętym zapisane. Zarzuty właśnie wobec Pisma Świętego. Trochę mnie przeraża ten argument, tak w cudzysłowie oczywiście, dlatego że to, o czym rozmawialiśmy, to jest w ogóle podstawa filozoficzna, ideowa podstawa dla całego współczesnego ateizmu. Jeśli to się uda wysadzić w powietrze w sposób odpowiedni, czytelny dla wszystkich, to wysadza się intelektualną podstawę całego współczesnego, tego nowego ateizmu, czyli naukowego ateizmu. To jest rzecz po prostu najważniejsza dla zrozumienia współczesnej filozofii nauki również. To jest po prostu wszystko w świecie współczesnej idei, jeśli chodzi o takie starcie się teizmu z ateizmem. I słyszę zdanie, że lepiej porozmawiać o tam co jest w Starym Testamencie napisane. No to myślę sobie, au. No to jest naprawdę porównanie jak dyskusja o, nie wiem, najważniejszych podstawach, prawach obowiązujących w fizyce z jakimś najbardziej banalnym zagadnieniem, zupełnie cząstkowym, z takim może podręcznikowym zadaniem. O, podręcznikowym zadaniem w stylu: Robert wyjechał na rowerze, miał taki i taki dystans do pokonania, jechał z taką i taką prędkością i tam jak dojechał. Jakieś takie zupełnie banalne zadanie, to jest naprawdę porównywalne. To znaczy te kwestie tych zarzutów wobec Starego Testamentu, że jest on niewystarczająco humanitarny, uważam je za takie, ojej, zarzuty, na które no trzeba odpowiedzieć, bo się pojawiają, ale uważam je za tak szalenie nudne, tak szalenie nieciekawe. Dlaczego? No z tego prostego powodu, że wynikają z takiego pierwotnego założenia, że no Stary Testament, skoro jest dziełem Bożym, no to powinien być, znaczy skoro według katolików jest dziełem Bożym, tutaj stawiam argument właśnie jak stawiają go ateiści, no skoro to dzieło Boże, to powinien być już doskonały.
na który tak naprawdę odpowiada się po prostu, no nie, Pan Bóg nie stwarza człowieka w ten sposób, że jest jak małe dziecko i się rozwija na poziomie naturalnym i nie ma w tym nic dziwnego, że na tym poziomie takiego wychowania religijnego również prowadzi ludzkość od początku do końca, to znaczy, że jest w tym pewien rozwój i naprawdę to właśnie wyszukiwanie tych szczególików w Starym Testamencie, pikantnych szczegółów ze Starego Testamentu uważam za rzecz taką no, banalną, właśnie jak te zadania z fizyki ze szkolnego podręcznika tam z klasy siódmej. Na przykład niczego nie ujmując klasie siódmej, to jest akurat klasa, która w tym nowym programie nauczania jest bardzo obciążona, więc tutaj naprawdę nie atakuję, ale zbaczam z tematu. Uważam, że dotarliśmy w trakcie tej dyskusji naprawdę do zupełnie kluczowych przemyśleń, do naprawdę zupełnie kluczowych wniosków dla podstawowego zagadnienia, jeśli chodzi o współczesny, tak zwany nowy ateizm. Jakież to są kwestie? Otóż jest to zagadnienie proporcjonalnej przyczyny. Tam już się ze mnie śmieją w komentarzach, oprócz tego, że się cały czas śmieję, co jest prawdą, co zauważyłem też dopiero na odtwarzaniu tego materiału. Będę się starał na przyszłość zachować powagę stosowną do zagadnienia, ale nie będzie to dla mnie proste, natomiast obiecuję, że będę tutaj poprawę, obiecuję w miarę moich możliwości. Natomiast oprócz tego zarzucano mi jeszcze, że cały czas tylko mówię o tej proporcjonalnej przyczynie. Właśnie dlatego uważam, że niezrozumienie kwestii proporcjonalnej przyczyny leży u podstaw, jest fundamentem w ogóle całej idei nowego ateizmu. Dlatego uważam, że jest to rzecz po prostu kluczowa do rozbrojenia. Co mam na myśli, gdy mówię o proporcjonalnej przyczynie, o zasadzie proporcjonalnej przyczyny? Pan Fiałkowski tam słusznie zauważa, że u samego Arystotelesa ona nie jest bezpośrednio sformułowana, że później święty Tomasz wyciąga ją trochę jako taki wniosek z przemyśleń Arystotelesa. Faktycznie, jej miejsce jest trochę inne. To znaczy, nie jest ona tak bezpośrednio od razu logicznie oczywista, jak zasada niesprzeczności. Na przykład, że coś nie może być tak samo w tym samym momencie, w tym samym aspekcie być i nie być. To i o tym też przez chwilę dyskutowaliśmy w trakcie naszej rozmowy. To jest słuszna uwaga, natomiast właśnie o takich, że takie rzeczy trzeba wyjaśniać. Tak, Arystoteles nie formułuje jej bezpośrednio jako właśnie jednej z podstawowych zasad naszego myślenia. Wydaje się, że święty Tomasz słusznie wyciąga ten wniosek z rozważań właśnie Arystotelesa. To nie jest tylko coś, co zostaje dodane przez niego. To jest coś, co on prezentuje właśnie jako wynikające z rozważań Arystotelesa. Chyba, że gdzieś jest to u Arystotelesa, a my nie wiemy, bo ani ja, ani pan Fiałkowski nie potrafiliśmy tego znaleźć. W każdym razie, tak, jej miejsce wydaje się być trochę inne, ale właśnie jakie jest jej miejsce, jakie jest miejsce tej zasady proporcjonalnej przyczyny, że wszystko, co istnieje, że wszystko, co jest, musi mieć przyczynę, która jest wystarczająca, żeby wyjaśnić zaistnienie danego zjawiska, danej rzeczy, czegokolwiek, tak? Może pozostajmy przy zjawisku, bo mówimy tutaj zarówno o rzeczach, jak i zachowaniach, procesach i tak dalej. Pan Fiałkowski nieustannie tutaj próbował przedstawić to na zasadzie, że no obserwujemy to w przyrodzie, ale to nie znaczy, że musi to obowiązywać na każdej płaszczyźnie. A ja nieustannie próbowałem powrócić do tego, że nie mówię nawet o tym w pierwszej linii, że obserwujemy tą zasadę, tylko że musimy jej użyć przy naszym wnioskowaniu. To jest tutaj kluczowe zagadnienie. Gdy mówię 2 plus 2 równa się 4, to używam zasady proporcjonalnej przyczyny. Jeśli nie uznaję zasady proporcjonalnej przyczyny, nie mam prawa powiedzieć 2 plus 2 jest 4. Mam na myśli, jeśli ją neguję, jeśli uważam, że ta zasada zupełnie nie obowiązuje, to nie mam prawa tego powiedzieć. Dlaczego? Bo mówię równa się. Bo mówię, że czwórka dochodzi do skutku w ten i w ten sposób. Jeśli nie uznaję zasady proporcjonalnej przyczyny, to równie dobrze mogę powiedzieć 2 plus 8 równa się 4. Bo jeśli nie uznaję zasady proporcjonalnej przyczyny, tutaj mówię o przypadku takim skrajnym. Pan Fiałkowski nie twierdził, że nie uznaje tej zasady, to żeby było jasne.
Jeśli mówimy o przypadku takim skrajnym, człowiek, który twierdzi, że zasada proporcjonalnej przyczyny nie istnieje, nie ma takiej zasady, taki człowiek z taką samą pewnością powinien powiedzieć 2 plus 2 równa się 8, jak i 2 plus 2 równa się 4. I nie ma prawa rozróżnić pomiędzy jednym a drugim. Bo żeby powiedzieć, że coś prowadzi do czegoś, trzeba właśnie prowadzić do proporcjonalna przyczyna. Żeby wyciągnąć jakikolwiek wniosek, musimy użyć zasady proporcjonalnej przyczyny. A więc jest to podstawowy algorytm, którego używamy do tego, żeby wyciągnąć jakikolwiek wniosek. I to jest moim zdaniem ta ważna, kluczowa, najważniejsza myśl, która wyłoniła się w ramach naszej dyskusji. Czyli uważam, że to jest wielkie osiągnięcie, sprecyzowanie, w jakim sensie zasada proporcjonalnej przyczyny jest właśnie jako podstawowy algorytm funkcjonowania naszego rozumu, w jakim sensie jest ona podstawą do tego, żeby w ogóle wyciągnąć jakieś wnioski. Dlaczego ta zasada jest tak istotna? Otóż, jeśli 2 plus 2 równa się 4, jeśli mamy prawo, to z całą pewnością twierdzić, że czwórka dochodzi do skutku właśnie w ten i w ten sposób. Na podstawie tej przyczyny, używając tej zasady, nie przyczyny, zasady, przepraszam, to mamy prawo również zadać pytanie, czy czas i przestrzeń mają proporcjonalną przyczynę. Zgodnie z tym naszym algorytmem, naszego rozumowania musimy powiedzieć tak. Jeśli nasze poznanie jest cokolwiek warte, jeśli sposób naszego wnioskowania jest cokolwiek warty, wszystko musi mieć proporcjonalną przyczynę. Również czas i przestrzeń musi mieć jakąś proporcjonalną przyczynę. Możemy później szukać tego, co będzie przyczyną samego siebie, co będzie samoprzyczynowe. To jest fascynujące zagadnienie pierwszej przyczyny i odgrywa to ogromną rolę w dowodzie istnienia Boga, świętego Tomasza. Odsyłam do mojego materiału, czy profesor Dawkins obalił dowody świętego Tomasza. Jeszcze wtedy nie miałem tak bardzo sprecyzowanych tych myśli wokół proporcjonalnej przyczyny, dlatego myślę, że jeszcze kiedyś wrócę do tego tematu, również właśnie w kontekście tej proporcjonalnej przyczyny. W każdym razie człowiek musi wtedy zadać pytanie, jeśli uznaje zasadę proporcjonalnej przyczyny, widząc, to jest podstawa mojego myślenia, nie jestem w stanie rozumować inaczej niż używając tej zasady. Z kolei, gdy używam tej zasady, jestem w stanie opanować tą rzeczywistość, znaczy to się sprawdza. Jestem w stanie sformułować prawa, które są weryfikowalne później, które działają, prawa fizyki. Jestem w stanie dzięki temu stworzyć technologię. Jestem w stanie wiele rzeczy, używając tej zasady, również stworzyć. To jest pewien weryfikator. To sprawia, że jesteśmy skłonni twierdzić, że skoro potrafimy tak okiełznać tą rzeczywistość, to znaczy, że nasze poznanie nie może być całkiem fałszywe. A byłoby z gruntu fałszywe, gdyby zasada proporcjonalnej przyczyny była fałszywa. Dlatego, że ona leży u podstaw jakiegokolwiek naszego wnioskowania. Wyciągając jakikolwiek wniosek, muszę użyć zasady proporcjonalnej przyczyny. Ktoś tutaj słusznie zwrócił uwagę w komentarzu, że w tym momencie, gdy pan Fiałkowski twierdzi, że nie widzi wystarczających podstaw, żeby uznać zasadę proporcjonalnej przyczyny jako powszechnie obowiązującą, tak naprawdę potwierdza jej obowiązywanie, bo twierdzi, że właśnie nie widzi proporcjonalnej przyczyny do uznania ją za obowiązującą. A więc nawet gdy się jej zaprzecza, to wtedy używa się jej w swoim rozumowaniu, bo nie da się żadnego wniosku sformułować bez jej użycia, co pokazuje jej moc, to pokazuje jej podstawę, jej podstawowe znaczenie. I tutaj zwracam na to uwagę, że w ten sposób, co pan Fiałkowski odpowiada na to, oczywiście to jest jakieś takie ogromne streszczenie. W żaden sposób nie chciałbym, żeby to było odebrane w ten sposób. Bo wtedy, jak pan Fiałkowski mógł odpowiedzieć, to ksiądz tego nie sformułował, a teraz to ksiądz sformułuje, bo jest sobie sam i może wszystko wcisnąć w usta pana Fiałkowskiego. Bynajmniej staram się tutaj wiernie oddać to, o czym rozmawialiśmy, streścić to, pokazać najważniejsze fragmenty i jak najbardziej myślę, że dalej będziemy też z panem Fiałkowskim o tym rozmawiali, też w międzyczasie sobie pewne rzeczy wcześniej przemyślawszy.
A więc pan Fiołkowski odpowiada, no tak, widzimy, że ta zasada obowiązuje. Widzimy, że obowiązuje ona nawet w naszych algorytmach myślenia. Wydaje mi się, że w trakcie dyskusji pan Fiołkowski to zrozumiał, co chciałem tutaj przekazać i że faktycznie to potwierdził, że tak. Tylko, że no on mówi, no tak, tylko, że my w ogóle nie wiemy, na ile nasze poznanie jest prawdziwe, na ile ono odpowiada rzeczywistości. Nie wiemy. Działa jako tako, no to używamy go, ale nie wiemy. I to jest ta kluczowa myśl, to jest ta kluczowa różnica, kluczowy problem nowego ateizmu. Ten nowy ateizm, zostawiam jakby personalia, czyli nie mówię bezpośrednio o panu Fiołkowskim, nowy ateizm to jest moim zdaniem fascynująca myśl po to, żeby uniknąć rozumowego poznania Boga, żeby uniknąć rozumowego poznania pierwszej przyczyny za pomocą zasady proporcjonalnej przyczyny, musi zanegować całość ludzkiego poznania. Musi zanegować pewność ludzkiego poznania. Czyli żeby jako tako zanegować możliwość dotarcia rozumu do Boga, trzeba zanegować możliwość dotarcia rozumu do czegokolwiek. To jest moim zdaniem ta kluczowa myśl, która jest tutaj istotna. Żeby zanegować możliwość dotarcia rozumu do Boga, trzeba zanegować jego możliwość dotarcia do czegokolwiek. Widzimy, jak bardzo jest to antyracjonalne w tym takim najbardziej podstawowym znaczeniu tego słowa, to znaczy, jak bardzo to podważa wartość rozumu. I pan Fiołkowski, wydaje mi się, że odpowiedział na to w tej dyskusji, że no tak, to deprecjonuje nasz rozum, ale jeśli on faktycznie jest mało warty, to lepiej o tym wiedzieć, niż o tym nie wiedzieć. I jakby sugeruje, że no po prostu odpowiada to rzeczywistości, że to poznanie, którym dysponujemy, że ono jest po prostu bardzo niepewne, wystarcza do ułożenia sobie tutaj życia praktycznie, ale nie wystarcza do tego, żeby poznać pierwszą przyczynę. No i moim zdaniem nic nie wskazuje na to, że należy powiedzieć, że nasze poznanie jest wysoce niepewne. Wręcz przeciwnie, jego sukcesy, właśnie sukces naukowy tych ostatnich naszych wieków pokazuje, jak bardzo potrafimy rozpoznać tą rzeczywistość, jak wiele potrafimy z niej wyciągnąć praw, jak bardzo dobrze potrafimy ją opisać. A więc nie widzę podstaw do tego, żeby twierdzić, że nasze poznanie rozumowe w ogóle nie dociera do tego, co nas otacza, jakakolwiek by tego natura nie była. Właśnie to okiełznanie rzeczywistości przez naukę, przez nasz rozum pokazuje, że potrafimy do niej dotrzeć. To jest skuteczne jak najbardziej. Moim zdaniem jest to coś, co wskazuje na to, że nasze rozumowanie nie jest z gruntu całkowicie złe. A takie byłoby, gdyby zasada proporcjonalnej przyczyny, która jest podstawą naszego wnioskowania, używaną za każdym razem, gdy wyciągamy jakikolwiek wniosek, gdyby ona była fałszywa, całe nasze rozumowanie byłoby z gruntu niewłaściwe, z gruntu fałszywe. Bylibyśmy całkowicie pogrążeni we mgle i obawiam się, że jakby całościowo ten nowy ateizm będzie szedł w tą stronę bardzo powoli, bo pan Fiołkowski wielokrotnie o tym mówił, że no można uprawiać naukę, nawet wtedy, gdy się podważa tą możliwość dotarcia rozumu do wiedzy. Moim zdaniem można siłą rozpędu, dlatego, że już wcześniej ona była uprawiana, dlatego, że w naszej cywilizacji już mamy ten nawyk, natomiast ona nie może być fundamentem dla uprawiania stałego, prawdziwej nauki. O tym nagram jeszcze raz materiał. Pan Fiołkowski mi to zarzucał, że ja straszę i postraszę tutaj jeszcze trochę w kolejnym materiale, który pewnie niedługo się ukaże właśnie na ten temat. A tymczasem pozostańmy przy tej ważnej myśli. Jeśli człowiek chce odrzucić możliwość rozumowego dotarcia do Pana Boga, musi odrzucić możliwość dotarcia rozumu do czegokolwiek. To powinno nam pokazać, na jak bardzo podstawowym poziomie jest nasza rozumowa możliwość poznania Pana Boga. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.